Pióra Parkera napełniać można na dwa sposoby. Jedne za pomocą sprzedawanych przez firmę nabojów przeznaczonych tylko do piór marki Parker oraz za pomocą tłoczków zwanych także konwerterami. Jak widać, tłoczek zasysa atrament poprzez przesuwanie małego tłoczka w środku. Jak go osadzić, nie jest to specjalnie trudne. Odkręcamy korpus i nakładamy, dociskając mocno do końca. Operacja nałożenia gotowa. Przesuwamy tłoczek w pozycję dolną, tak aby wyciągając go można było zasadzić atrament. Można stosować atramenty parkerowskie, jakże innych firm. Należy jednak pamiętać, że stalówkę należy całkowicie zanurzyć w atramencie, tylko wtedy zaciągnie się do środka atrament. Przesuwamy hebelek do góry i jak widać pióro napełniło się. Warto wytrzeć końcówkę, żeby nie pobrudzić się atramentem. I to już właściwie wszystko. Nie należy napełniać pióra i tłoczka do końca, gdyż mogą być wtedy problemy z przepływem atramentu. Zakręcamy i pióro gotowe do pracy. Widać od razu atrament jest w stalówce, także nie ma potrzeby czekać. Parker posiada w swojej ofercie dwa rodzaje tłoczków. Tłoczki standardowe, takie jak ten pokazywany wcześniej, którym przesuwa się tłoczek w środku, oraz tłoczki o nazwie Deluxe, w którym tłoczek przesuwa się w środku poprzez pokręcenie końcówki tłoczka. Obydwa mają mniej więcej taką samą pojemność i porównywalną żywotność. Co ciekawe, do piór Parkera pasują także i konwertery, czyli tłoczki stare.